Zakopane to miasto wielu możliwości. Oferta kulturalna i bogactwo imprez sprawia, że miasto pod Giewontem to nie tylko baza wypadowa w najwyższe polskie góry. Rozpoczynające się lato, któremu towarzyszyć będzie hasło Sercem w Zakopanem, mimo obowiązujących obostrzeń zapowiada się bardzo ciekawie i warto spędzić tutaj wakacyjny czas. Największą i najstarszą letnią atrakcją jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, od ponad 50 lat prezentujący dziedzictwo kultury góralskiej. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią, festiwal odbędzie się w zmienionej formule. Będzie to jedynie preludium do 52. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, który odbędzie się w przyszłym roku. Ze świata, sercem Zakopanem, już na przyszłe lato będziemy se razem. Hej, sejno wesoło! Serdecznie zapraszamy na wyjątkową edycję Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich do Zakopanego. Górale świata, sercem Zakopanem. Będą animacje dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, konkursy, wystawy i oczywiście koncerty górali polskich na scenie plenerowej w wiosce festiwalowej. Pięknie pytamy do Zakopanego. Święci nie przemijają. To tytuł wystawy związanej z obchodami setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i poświęconej świętym wyniesionym przez niego na ołtarze. Wystawę można oglądać do 31 lipca. W sierpniu Miejska Galeria Sztuki pokaże pracę zakopiańskich artystów w ramach trzeciej edycji autorskiego projektu wystawienniczego Artyści Zakopiańscy 2020. W tym roku projekt tematycznie wiąże się z 200. rocznicą urodzin doktora Tytusa Chałubińskiego. Prezentujemy artystów współcześnie tworzących w Zakopanem, na Podhalu, reprezentujących różne dziedziny sztuki, od rzeźby, malarstwa, grafiki poprzez tkaninę, ceramikę, nowe media, fotografie. Tym razem jest to również wystawa tematyczna związana z obchodami 200. rocznicy urodzin doktora Tytusa Chałubińskiego. Wiem, że uchwałą Rady Miasta Zakopane rok 2020 został ogłoszony rokiem doktora Tytusa Chałubińskiego. Tegoroczne motto Festiwalu Literackiego, który odbędzie się od 14 do 16 sierpnia, brzmi Moc słów. Wierzymy, że słowa w obecnie panującej sytuacji, czyli w szalejącej pandemii, są szczególnie ważne i chcemy ich jak najwięcej do Państwa skierować podczas Zakopiańskiego Festiwalu. Dobre słowa będzie można znaleźć w książkach, które będą towarzyszyć tegorocznej edycji festiwalu. Wśród wielu pozycji znajdą się i te nominowane do Nagrody Literackiej Zakopanego. Jury prowadziło obrady w szczególnych warunkach. Do nagrody nominowano 4 książki. Agnieszki Lisak – Sielankowanie pod Tatrami, Mariusza Koperskiego – Giełda milionerów, Anny Kamińskiej – Halina, dziś już nie ma takich kobiet, Mieczysława Rokosza – Nagraniach i w dolinach. Zwycięzcę poznamy w sierpniu. W tym roku nie odbędą się tradycyjne targi książki. Nie zabraknie za to warsztatów, wystaw i koncertów. Gośćmi festiwalu będą m.in. Wojciech Bonowicz, Michał Rusinek, Jakub Małecki, Joanna Szczepkowska, Stanisław Łubieński, Zośka Papużanka, Marta Dymek czy Wojciech Widłak. Drewniane perełki miasta pod Giewontem to kilka willi w stylu zakopiańskim. Koliba była pierwszą, zaprojektowaną przez jego twórcę Stanisława Witkiewicza. Mieści się tu filia Muzeum Tatrzańskiego. 1 lipca willa otworzyła swoje podwoje po dłuższym remoncie. Musieliśmy wprowadzić i oświetlenie, i dostosować się do nowych wymogów, współczesnych wymogów zabezpieczenia ekspozycji. To trzeba było zerwać wszystkie podłogi, wykonać
też wzmocnienie stropów. Równocześnie udało się ukryć wszelkie instalacje, czy to elektryczną, czy alarmową. W tej chwili tego nie widać. W latach 80. mieliśmy tutaj mnóstwo przewodów na wierzchu. Można tu podziwiać rękodzieła w stylu zakopiańskim. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się kolekcja sztuki ludowej zgromadzona przez pierwszego właściciela willi, Zygmunta Gnatowskiego. Muzeum będzie hucznie obchodzić 200. rocznicę urodzin swojego patrona Tytusa Chałubińskiego. Wystawy, konkursy, warsztaty i wykłady odbywać się będą zarówno w filiach muzeum, jak i w internecie. Z trudnym górskim terenem oraz z pięknymi widokami będą mogli zmierzyć się biegacze, którzy zechcą wziąć udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 18 lipca planujemy 7 Mistrzostwa Zakopanego w biegu pod górę. To są zawody w takiej niespotykanej formule. Jednego dnia 5 biegów pod górę, w sumie niecałe 4 km, długość trasy natomiast przewyższenie 1200 metrów. I biegniemy po kolei na Gubałówkę, na Harendę, na Szymoszkową, wszystko trasą narciarską, później na skocznie schodami aż do samej góry i finał jest na Nosal szlakiem turystycznym. Ograniczenie mamy do 100 zawodników ze względu na szczególny rygor sanitarny. Właśnie trwają rozgrywki w tenisie ziemnym o Puchar Burmistrza Zakopanego. Długie letnie wieczory po intensywnym dniu warto spędzić w kinie letnim, które rozłożyło się na Placu Niepodległości. Kino letnie Sopot Zakopane 2020 to już 13. edycja naszego filmowego festiwalu. Z wielką radością kolejny raz będziemy gościć na Placu Niepodległości w Zakopanem. Serdecznie zapraszamy wszystkich na bezpłatne projekcje w lipcu o 21.30, w sierpniu o 21.00. Przed nami znakomite filmy. W repertuarze kino kobiece, filmy oscarowe czy klasyka polskiego kina.